Witajcie. Ostatnio pokazywałem Wam boczne menu YouTube. Teraz chciałbym go nieco bardziej opisać. Po kliknięciu, tu gdzie naciskam, o, widzicie? Wyświetli Wam się kilka kategorii. Pierwszą jest kategoria główna. To obok ikony domku. Jeśli ją naciśniecie, to przejdziecie do głównej strony YouTube. Drugą jest na czasie. Wyświetlą się Wam tam najczęściej odtwarzane materiały w całym serwisie YouTube. Trzecią kategorią są subskrypcje. Tam wyświetlą Wam się filmy z kanałów, które subskrybujecie. Opowiadałem Wam o tym w poprzednich materiałach, które dla Was stworzyłem. Jeśli nie subskrybujecie żadnych materiałów, albo subskrybujecie ich mało, no to zawsze pokażą Wam się losowe kanały, po prostu, które możecie subskrybować. Dalej jest biblioteka, czyli ta funkcja, w której możecie stworzyć swoją playlistę i dodawać do niej wybrane materiały. Następnie to opcja historia. Pokazuje ona, jakie filmy oglądaliście w ostatnim czasie. Dalej jest opcja do obejrzenia, czyli materiały, które chcielibyście obejrzeć w wolnym czasie. Ostatnią kategorią są filmy, które Wam się podobają, czyli te, które polubiliście. Pokażę Wam tę funkcję w kolejnym nagraniu. Jest jeszcze jedna kategoria, czyli Twoje filmy. Tam są nagrania, które stworzyliście i umieściliście na stronie YouTube z Waszego konta. Ale jeśli nie stworzyliście żadnych filmów, no to ta opcja Wam się nie pokaże. To już wszystko. Do usłyszenia.